Były wiceminister przemysłu pan Henryk Gabryś stwierdził w jednym z wywiadów, że przeciętnej polskiej rodziny może nie być stać na to, żeby opłacać ceny prądu, że czeka nas jedno wielkie ubóstwo energetyczne i być może o to w tym całym Zielonym Ładzie chodzi, żebyśmy szukali tańszych źródeł energii i kupowali te tańsze źródła energii. To są naprawdę szokujące słowa i bardzo niepokojące, bo każdy z nas może ucierpieć finansowo z powodu pomysłów Unii Europejskiej. Mówię o tym więcej w filmie zalinkowanym poniżej. Klikajcie i zobaczcie, o co chodzi.